No witam, dzień dobry bardzo. Dzisiaj będziemy rozmawiać z środkowym pomocnikiem Dominikiem Kruczkiem, ale gdzieś nam zniknął. Dominik, halo? Może Kamil Chorzyżniński coś powie? Też nie mogę. Cześć, cześć. Jak tam nastawienie przed jutrzejszym meczem? Mogę być spokojny o wynik. Jak będziesz grał, to mogę być spokojny. Aha, dobrze, dziękujemy. A idzie gwiazda GKS-u. Dzień dobry, jak tam nastawienie przed jutrzejszym meczem? Bardzo pozytywnie, jutro tylko jedziemy do Łęcznia po 3 punkty. A, tak, trener jakieś wskazówki panu dał? Jakie wskazówki? Czy trener jakieś wskazówki, taktykę na jutrzejszy mecz może coś zdradzić? To ja nie wiem, bo ja cały tydzień nie trenowałem i pijawki od pana Wojtka mi bardzo pomogły. Czyli rozumiem, że na świeżości. Tak, doświadczenie, tak. Te pijawki były bardzo... O, widzicie, pan Wojtek? Słyszałem, pan, że ma pan golfa do sprzedania. Na ile pan chce go sprzedać? Nie, dziękuję, kończę już ten temat. A teraz nakręćmy tego golfa. No, to nie ty. No przecież wiem, ale... Wiem. Dziękuję. Mamy to. Mamy to. Wszystko jest chycone. Dawaj, bierz takiego teraz. O meciu. Może trener dwa słowa. Wiesz, ba. Nie. Ale to trzeba puścić dla jajca. No krócej, dawaj. Nie kowal. Kio. Proszę. Thank you.